Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak. Dzisiaj powiem o farbowaniu brwi. Najpierw powiem Wam, po co w ogóle farbować, a potem postaram się Wam powiedzieć, jak to zrobić najlepiej i oczywiście pokażę też tak zwane demo, czyli zademonstruję Wam dokładnie, jak ja to robię, krok po kroku. Więc po pierwsze, po co w ogóle farbować brwi? Niektórzy w ogóle nic nie robią ze swoimi brwiami, niektórzy tylko tam wyrywają włoski, niektórzy przycinają, niektórzy tylko układają, ale ja bardzo lubię farbować brwi. Brwi można rozjaśniać, można je też przyciemniać i można je farbować na odcień kolorowy na przykład. Podstawowym powodem, dla którego farbuje się w ogóle brwi, to po prostu dopasowanie ich koloru do koloru włosów. W ten sposób będzie to wyglądać o wiele naturalniej niż na przykład jakbyście miały czerwone włosy i brązowe brwi. Tak więc nawet jeżeli macie kolor włosów taki jak ja, czyli załóżmy niebiesko-fioletowy, to o wiele naturalniej będzie to wyglądać, jeżeli będę miała brwi w zbliżonym odcieniu, niż jeżeli będę miała te swoje po prostu brązowe. Nie wiem, czy zauważyłyście, na przykład najlepiej to wygląda na właśnie, jak ktoś się farbuje na rudo, albo na czerwono. Nie wiem, czy w ogóle zwracałyście na to uwagę, ale spróbujcie teraz następnym razem na ulicy, albo gdzieś tam, jak będziecie w centrum handlowym, czy coś, jak jest dużo ludzi, to wypatrzeć na przykład jakąś rudą, albo jakąś czerwoną i zobaczyć, jakie ma brwi. I zapewniam Was, że jeżeli znajdziecie taką, która ma właśnie brwi pod kolor włosów, to będzie wyglądać mega naturalnie i na przykład możecie być w ogóle, nie wiem, blondynką, brunetką, czarną po prostu na co dzień, ale jeżeli pofarbujecie włosy na rudo i pofarbujecie też na rudo brwi, to już będziecie mogły zupełnie po prostu udawać, że jesteście rude od zawsze. To samo tyczy się właśnie takich dziwnych, szalonych barw, bo wtedy wygląda to tak, jakbyście to wszystko zaplanowały, tak jak to by było w zasadzie coś, co jest z Wami od zawsze. Na przykład jeżeli zdecydujecie się przyciemniać brwi, wtedy Wasza twarz nabierze takiej większej wyrazistości, będziecie miały mocniejszą twarz, można powiedzieć, że na przykład jeżeli macie bardzo dziewczęcą, a chcecie się trochę wzmocnić i nie wiem, być takie bardziej harde, to wtedy właśnie przyciemniacie brwi. A jeżeli właśnie chcecie być delikatne, takie zwiewne, to wtedy właśnie warto jest rozjaśnić brwi, co zresztą pokazałam w moim filmie jakoś niedługi czas temu. O, a kot się przyciąga i robi kurrył! Więc tak, jeżeli chcecie być bardziej delikatne, to wtedy spróbujcie rozjaśnić brwi i to, jak to zrobić, to pokazuję właśnie w filmie na dole. I teraz druga sprawa, bardzo ważna, jak farbować brwi. Jeżeli farbujecie włosy w domu, to nie wiem, czy czytacie instrukcje, są ludzie, którzy w ogóle nigdy nie czytają instrukcji, są ludzie, którzy zawsze czytają instrukcje, ja jestem raczej z tych drugich. Lubię czytać instrukcje, bo wtedy wiem takie dziwne smaczki, których nie wiedzą ludzie, którzy się dowiedzą na przykład po pół roku, jak sami wypróbują. W każdym razie, jeżeli farbujecie włosy w domu, to wtedy zawsze tam jest napisane w tej instrukcji, czy tam w uwagach, że nie należy farbować nią brwi, ani rzęs i tak dalej, czyli ona tylko służy do farbowania włosów. Ale jest to bzdura. To znaczy, oni piszą, że nie można tego używać do brwi i rzęs, ze względu na to, że jeżeli by Wam to wpadło do oka, to byłby problem. Więc jest to farba, która najzupełniej w świecie nadaje się do brwi, natomiast trzeba bardzo uważać, żeby właśnie nie wpadła nigdzie do oczu. Mi się to nigdy nie zdarzyło, absolutnie. Ja farbuję już od zawsze brwi. Więc nie ma się co martwić, tylko zawsze spróbujcie właśnie próbę testu, jak to mówię w serii Ja Pana Zjadam, gdzieś tam na skórze, zobaczcie, czy właśnie to nie powoduje żadnych tam podrażnień i uczuleń. Zresztą jak nałożycie sobie to na brwi i poczujecie, że coś Was swędzi, coś jest nie tak, to możecie od razu zmyć i nie ma problemu. W każdym razie każda farba do włosów jest też do brwi. Dlatego, że to są po prostu włosy tylko bardziej delikatne i skóra pod nimi jest bardziej wrażliwa. Dlatego na przykład jeżeli, tak jak ja farbuję tonerami La Riche i one najzupełniej w świecie działają na brwi, działają na zarost. Na przykład jeżeli macie faceta, który chciałby farbować sobie zarost, proszę bardzo. Tak samo właśnie wszystkie farby do włosów działają też na zarost. Więc zapraszam Was teraz, żebyście zobaczyły, jak to robię. Mam zupełnie czyste brwi, nie mam na nich oczywiście ani żadnego cienia, żadnej kredki, żadnego kremu, podkładu i tak dalej. Są zupełnie czyste i ten włos musi być odtłuszczony, więc jeżeli na przykład nałożyliście sobie krem i nie jesteście pewne, czy nie trafił przypadkiem też na Wasze brwi, to odtłuśćcie go czymś, nie wiem, jakimś tonikiem albo spirytusem, czy czymś tam, co dla Was zadziała najlepiej. I teraz wystarczy wziąć sobie patyczek kosmetyczny, zwykły patyczek i zamoczyć go w farbie, której używałyście do włosów. Jak akurat do farbowania włosów użyłam pigmentów La Riche i to jest taki, o, taki pigment i akurat ten jest w kolorze plum, jak widzicie, albo nie widzicie, w każdym razie jest w kolorze plum i tutaj na zakrętce po prostu zostało mi troszeczkę produktu, więc teraz ten patyczek zamoczę sobie
tak delikatnie, widzicie, tylko trochę sobie zostało tej farby na patyczku. Trzeba te brwi pokryć właśnie tą farbą. To trzeba poświęcić na to troszeczkę czasu, żeby nie wyjechać za daleko w którąś stronę. Pamiętajcie też, że na pewno efekt na brwiach nie będzie taki mocny jak na włosach, dlatego że włosy do tej farby muszą być rozjaśnione, żeby ten kolor taki wyszedł bardzo intensywny. Natomiast brwi mam w odcieniu ciemnym. Teraz to wygląda straszliwie głupio, ale po zmyciu już będzie zupełnie normalne. To jest tak samo, jak też robicie sobie henne. To będzie takie właśnie strasznie ciemne brwi na początku. Jest po prostu czarne. Jeszcze właśnie jak ją nałożycie przed zmyciem po prostu, no to wygląda już naprawdę tragicznie. Więc tak naprawdę wystarczy pokryć też tak samo drugą brew, bo teraz mam jedną dziwną fioletową brew. Domaluję sobie drugą brew i pokażę wam, jak to wygląda. Powinno to wyglądać mniej więcej w ten sposób, czyli po prostu jak fioletowa henna. Pamiętajcie też, żeby bardzo uważać, żeby nie pobrudzić sobie twarzy albo na przykład rąk, bo potem ten kolor bardzo mocno zostaje. Ale jeżeli chcecie go zmyć, to możecie to zrobić pumeksem albo peelingiem, wtedy przetrzeć po prostu skórę i bardzo łatwo schodzi. Natomiast taką warstwę farby musicie nałożyć tak grubą warstwę farby, żeby pokryła wam włosy, bo jeżeli wetrzecie tylko troszeczkę tym patyczkiem, po prostu tak wetrzecie w skórę, no to pokolorujecie tylko skórę. A chodzi o to, żeby głównie zafarbować włosy. Więc ta warstwa farby musi być na tyle gruba, żeby wam pokryła wszystkie włoski. Ja to zostawię na jakieś pół godziny i potem zmyję pod wodą, przetrę jeszcze wacikiem, stolikiem i pokażę wam, jaki jest efekt. Tak wygląda farba świeżo po zmyciu. Jak widzicie, kolor jest bardzo jasny i gdzieniegdzie farba się zmyła bardziej lub mniej. Wiadomo, że to jest farba, więc ogólnie nie wszystko złapie tak bardzo równo. Jeżeli chcecie, żeby to było mniej widoczne, to wtedy zamiast malować tak jak henną, czyli od skóry aż do końca włosów, taką grubą warstwą, to spróbujcie nakładać tylko jak gdyby od góry, nie dochodząc do skóry, jeżeli to ma dla was jakiś sens i to jest rymowanka. W każdym razie, oczywiście tak, nie wyjdę na ulicę, bo są to brwi, które jeszcze nie są gotowe. Z tego powodu, że one są jasne, mocne w kolorze i nie do końca równe, użyję po prostu, tak jak zwykle, kredki do brwi ciemnej w kolorze brązu, tak żeby właśnie przyciemnić i przy okazji troszeczkę wygasić ten mocny odcień. I tutaj, jak zwykle, przyjeżdżam sobie kredką w miejsca, gdzie mam jaśniej. Właśnie ten brąz tworzy taki bardzo naturalny efekt, nawet jeżeli mówimy o kolorowych włosach. To jest dokładnie to, co zawsze codziennie robię, więc nie ma dla mnie różnicy. Oczywiście, jeżeli nie chcecie farbować brwi, możecie też przeciągać je po prostu cieniem w kolorze waszych włosów. I wtedy będzie to samo bez farbowania. Ale ja zwykle farbuję i potem tylko właśnie trochę poprawiam kształt. I jak widzicie, teraz brwi wyglądają dużo spokojniej. Teraz tylko przeczeszę je, żeby równo rozłożyć kredkę. I teraz po rozpuszczeniu włosów widzicie, że bardziej zgrywa mi się kolor brwi z kolorem włosów. I wygląda to naturalniej, mimo że właśnie no, mam fioletowe włosy. Wiecie, widać taki pobłysk i na włosach, i na brwiach. I dokładnie o to chodzi w farbowaniu brwi. Więc jak widzicie, efekt na mnie wygląda naprawdę naturalnie. Nie wiem, czy teraz to widzicie, bo nie pada na mnie bezpośrednie światło, a pigmenty bardzo odbijają się w świetle. Więc nie wiem, czy widzicie właśnie to połączenie kolorystyczne. Natomiast po prostu wygląda to tak składnie i na zasadzie, że to wszystko było zaplanowane, a nie kupiłam sobie inną farbę niż chciałam i takie coś wyszło. Mam nadzieję, że przydały wam się brwiowe brady. Powiedzcie, co o tym myślicie, to znaczy, czy w ogóle myślałyście w taki sposób o brwiach, że można je farbować dokładnie tak jak włosy i że w zasadzie w jakimś tam stopniu fajnie, żeby one odpowiadały kolorowi waszych włosów. To trzymajcie się ciepło, widzimy się w kolejnym filmie, pa pa! Gadam za brew. Pum, 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 pum